od 3 lat pracuję w Rodzince, której reżyserem jest Patryk Joka. On formatował ten serial i no, bardzo dobrze nam się pracowało. I stąd wiem, że Patryk od lat też reżyseruje Kiepskich i że zawsze te jego wycieczki do Wrocławia były takim miłym oddechem. Powiedziałam mu kiedyś, że jeżeli będzie taki pomysł w Kiepskich, żeby wprowadzić na moment oczywiście gościnnie jakąś postać w moim wykonaniu, to ja jestem otwarta i chętna. I minął jakiś czas i Patryk zadzwonił, że ma taki pomysł czy ta moja deklaracja jest wciąż aktualna. Powiedziałam, że oczywiście. Nie pytałam, co to będzie za postać. Scenarzyści napisali cały odcinek, ale ja zgodziłam się, zanim go przeczytałam. Najpierw dostałam sceny ze swoim udziałem, które bardzo mnie rozbawiły, ale jeszcze bardziej rozbawił mnie już cały scenariusz, kiedy przeczytałam te sceny, w których występuję zaocznie, ale nie ma mnie fizycznie. Bardzo mi się podobały pomysły, które zostały tam wprowadzone. Jestem na okładce tygodnika Telesrele z wyprawionymi różkami z tytułem Nie jestem taka święta. Myślę, że zawsze taka możliwość puszczenia oka do widza i zdystansowania się jest zdrowa. I dla aktora, i mam nadzieję, że też widz będzie zadowolony, widząc efekt naszej pracy. Mogę tylko powiedzieć enigmatycznie, że będę grała siebie. Będę się pojawiała w tym odcinku jako Małgorzata Kożuchowska. Natomiast będę się pojawiała, oprócz tego, że zawitam do Kiepskich osobiście, to będę też postacią z ich wyobraźni. Czyli każdy z bohaterów będzie miał swoją wersję. Swoją wersję Małgosi. To jest dosyć abstrakcyjne, zabawne i myślę, że też gdzieś ryzykowne, ale mam nadzieję, że będzie fajne. To już 19. seria Świata według Kiepskich. Od marca w Polsacie w jednym z odcinków pojawia się osobiście jako aktorka Małgosia Kożuchowska. Zapraszam.